Witam Was, ja mam na imię Wiktor i my jesteśmy grupą chrześcijan pełnej Ewangelii Dotyk Nieba. I jesteśmy tutaj, aby powiedzieć Wam, że spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. I możecie nas znaleźć punktem kontaktowym, osobą, z którą możecie się kontaktować. Szukajcie na Facebooku, na internecie Magdalena Gościńska. Jeszcze raz, my jesteśmy grupą chrześcijan pełnej Ewangelii tutaj w Starachowicach. Spotykamy się co tydzień i nazywamy się Dotyk Nieba. Tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, my realnie spotkaliśmy Jezusa Chrystusa. Ja nie jestem tutaj po to, aby głosić Ci kolejny system religijny, aby powiedzieć Ci, wiesz, że Bóg się na Ciebie gniewa. Ale byłem człowiekiem, który od rana do wieczora palił marihuanę. Ja sadziłem zioło, paliłem od rana do wieczora, myślałem tylko o tym, jak znowu zapalić, jak być na haju. I chcę Ci powiedzieć, że pewnego dnia usłyszałem takie proste słowa, mianowicie, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego i ten Jezus zawisł na krzyżu w moje miejsce. Ten Jezus został ukrzyżowany, aby mnie zbawić, aby mnie odkupić. I kiedy ja usłyszałem te słowa, zostałem poruszony w sercu. Obecnie jestem człowiekiem, który podróżuje po całej Polsce i głoszę te proste słowa. I musisz wiedzieć jedną rzecz, przyjacielu, mężczyzno i kobieto, że Bóg jest dostępny dla każdego z nas. Nieważne, kim jesteś, nieważne, co robisz w życiu, nieważne, skąd się wywodzisz, nieważne, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty, to nie ma znaczenia. Bóg nie ma względu na osobę. Chcę Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus był prostym człowiekiem. I Jezus Chrystus przyszedł do prostych ludzi. I Jezus Chrystus to ludzki Pan. I kiedy ten Król Chwały szedł z nieba na ziemię, kiedy Słowo zamieszkało wśród nas i rozbiło namiot wśród nas, to posłuchaj, On był między grzesznikami, bo to ci, którzy są chorzy, potrzebują lekarza. I Jezus Chrystus przyszedł i pokazał nam, jak żyje człowiek sprawiedliwy, jak żyje człowiek święty, który ma relację z Bogiem, który ma Boga za Ojca. I my dzisiaj tak samo, my wierzymy i my wiemy, bo wiara jest pewnością, że ten Bóg, którego Wam głosimy, że ten Bóg, w którego wierzymy, jest dobrym Ojcem. A wszelki dobry dar pochodzi od Niego. On jest dobry i dzisiaj Ty możesz pojednać się z Bogiem. Dzisiaj Ty, jeśli uwierzysz w swoim sercu w te proste słowa, które zwiastuję do Ciebie, w miłości, jeśli uwierzysz w te proste przesłanie, w tą prawdę, że Jezus Chrystus zawisł na krzyżu w Twoje miejsce, będziesz żył, będziesz zbawiony, bo On jest jedyną drogą do Ojca. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tylko Jezus może Ciebie zbawić. Tylko Jego krew przelana na krzyżu Golgoty może uczynić Ciebie dzisiaj uczestnikiem nowego przymierza. Szukaj nas. My jesteśmy grupą chrześcijan pełnej Ewangelii Dotyk Nieba. Jesteśmy tutaj na miejscu w Starachowicach. Spotykamy się i uwielbiamy żywego Boga, którego poznaliśmy. Bo Bóg nie chce pieniędzy. Bóg nie mieszka w wielkich budynkach, gdzie jest zimno i pusto, ale Bóg chce zamieszkać w Tobie. On chce zamieszkać w Twoim sercu. I dzisiaj, jeśli Ty uwierzysz w Jezusa, powiem Ci tak, jeśli jesteś chory, podejdź do nas. Jeśli potrzebujesz modlitwy o cokolwiek, podejdź do nas. Pomodlimy się za Ciebie. Podejdź do nas, nie wstydź się. Ale nawet jeśli się wstydzisz, to powiem Ci taką prostą rzecz. Dzisiaj, kiedy wrócisz do swojego domu, dzisiaj, kiedy wrócisz do swojego mieszkania, powiedz tak, Boże, ja nie wiem, o co im chodziło, ja nie rozumiem, ale ja teraz wzywam imienia Jezus nad swoim życiem i Jezus przyjdzie, bo Jezus jest wierny i prawdziwy. On jest prawdziwym Bogiem. On jest wierny i prawdziwy. Bóg Ojciec szuka takich, którzy będą Go wielbić w duchu i w prawdzie. Prawdziwa wolność jest tylko w Jezusie Chrystusie. Jeśli chcesz być człowiekiem wolnym, przyjdź do Jezusa. Tam, gdzie Jego Duch, tam wolność. I ten Duch może zamieszkać w Tobie. Ten Duch może napełnić Twoje serce. Możesz otrzymać nowe życie. Możesz chodzić w zmartwychwstałej potędze Jezusa. Moc zmartwychwstania może płynąć przez Twoje wnętrze, przez Twoje życie. Jego Słowo może być na Twoich ustach.
bo Bóg nie jest daleko, ale On jest blisko. Szukaj, a znajdziesz. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone. Jeśli szukasz Boga, wiedz, że On również szuka ciebie. Zawołaj do Niego, zawołaj do Niego. Imię, to imię ponad wszelkie każde imię. To imię zostało wywyższone ponad niebiosa, aby każdy, kto wierzy, został zbawiony i miał życie wieczne. Ten Jezus, którego wam teraz zwiastuję, On jest Panem. On jest Panem Panów i Królem Królów. My wierzymy, że Bóg jest Wszechmogący. Bóg nie jest małym dzieciątkiem, ale On zawisł na krzyżu, został pogrzebany i Bóg wskrzesił Go na trzeci dzień. I On jest potężnym Królem, potężnym Panem, który zmiażdżył grzech, który zmiażdżył ciemność, który przybił do krzyża obciążający ciebie dług. Dług, którego sam nie możesz spłacić. Dlatego uwierz w Jezusa, w Jego ofiarę, że On poszedł tam w twoje miejsce, w Jego zastępczą ofiarę, a otrzymasz to życie. To jest bardzo proste. Ewangelia jest tak prosta, że każdy, kto wierzy w sercu swoim, że Jezus jest Panem i został wzbudzony z martwych, żyć będzie na wieki. Jeśli wyznasz Go ustami, jeśli wyznasz, że On jest Panem swoimi ustami i głęboko w sercu wierzysz, będziesz miał to życie. I On jest dostępny dla ciebie, przyjacielu, drogi słuchaczu. Jezus jest dostępny dla ciebie. Uwierz w Niego, uwierz w Niego, uwierz w Niego. On jest prawdziwy i On jest wierny. Każdy naród chce mieć takiego króla jak Jezus Chrystus. I na koniec powiem wam takie słowa, że przywódcy religijni najczęściej są hipokrytami i w sposób błędny i w sposób zły reprezentują Boga. Czemu? Bo nigdy Go nie poznali. Ale jeśli prawdziwie poznasz Boga, to będziesz Jego ambasadorem na tej ziemi. I ja dzisiaj w miejsce Chrystusa sprawuję to poselstwo. I chcę ci powiedzieć na koniec, że kiedy Jezus Chrystus chodził po tej ziemi, to wiecie, co On robił? On niósł pomoc. On niósł życie. On niósł chwałę. On niósł błogosławieństwo Boga. On uzdrawiał chorych. On oczyszczał trędowatych. Wskrzeszał umarłych i On uwalniał ludzi od duchów niemocy, łamał wszelkie jarzmo diabła. I chcę ci powiedzieć, że jeśli dzisiaj uwierzysz w Jezusa, jarzmo diabła będzie złamane nad twoim życiem, bo On jest Panem i cała moc należy do Jezusa. Uwierz w Jego imię. To będzie najmądrzejsza decyzja, jaką możesz podjąć w tym ziemskim życiu. I możesz już teraz doświadczyć nieba na ziemi. Na koniec jeszcze raz. My jesteśmy grupą chrześcijan pełnej Ewangelii i spotykamy się tutaj w Starachowicach w każdy tydzień, raz w tygodniu. I Jezus Chrystus dał nam nowe życie. On dał nam swojego ducha. On dał nam nadzieję. On wyprostował nasze ścieżki. I szukajcie, Magdalena Gościńska, zapraszamy was serdecznie. Nasze drzwi są otwarte, ale przede wszystkim nasze serca są otwarte. Jesteśmy rodziną, jesteśmy ludźmi, którzy siebie kochają, bo Jezus powiedział, że po tej miłości prawdziwie poznają, że jesteście moimi uczniami. I my jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Pozdrawiamy was serdecznie. Ja was również pozdrawiam i życzę wam wspaniałego dnia. Shalom. Ojcze, ja na koniec jeszcze modlę się za to miasto. Ja modlę się za Starachowice, Ojcze. Ja modlę się, aby realnie bojaźń Jahwe, bojaźń Pańska, Ojcze, przeszywała serca ludzi. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad tym miejscem i dziękuję Ci, że to miasto będzie przetransformowane, że Ewangelia dotrze do serc ludzi, że zasłona z ich umysłów zostanie zerwana. Ojcze, że dzieła diabła zostaną zmiażdżone w życiach mieszkańców tego miasta i że ludzie będą realnie pokutować i przychodzić do Ciebie, Panie. Amen.